Kilka, kilkanaście pandemicznych miesięcy trudno jest stworzyć efektywną edukację online. Ale możesz zacząć to robić i planować rozwój edukacji online z wyprzedzeniem. Na przykład na 2030 rok i to wcale nie jest odległa data. Eskola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. W podcaście gościmy Ojca Chrzestnego polskiego e-learningu. To nie będzie kolejny odcinek, w którym usłyszysz, czym są plusy i minusy zdalnego nauczania. Zdanie naszego gościa na temat kursów i tworzenia treści online może służyć za kompas w rozwoju każdej platformy do kursów, szkoleń czy studiów online. Ekranoza straszna choroba e-learningu. Skorm pamięta czasy Moniki Lewińskiej i jej bytności w Białym Domu, ale jest nadzieja i wcale nie jest nią Metaverse. Jakie jest efektywne rozwiązanie, dzięki któremu Twoja firma zadba o kształcenie pracowników? Od wykorzystywania Moodla do Knowledge Curation, przez wykorzystywanie treści pisanych, czy nawet maili, PDF-ów do edukacji. Usłyszysz jeszcze o jednym, rzadko używanym kanale, który ma przeogromny potencjał w dzieleniu się wiedzą. Rozmowa jest soczysta, bo Piotr Peszko ma swoje zdanie i nie zawaha się go użyć. Wersję wideo tej rozmowy i dodatkowe materiały znajdziesz na naszej stronie. Eskola.pl. Miłego słuchania. Dzień dobry, dzień dobry. To jest Eskola Mobile Live. Jest to bardzo specjalny odcinek, bo ze mną jest żywa legenda polskiego e learningu. I mówię to z pełną świadomością. Ja się w ogóle zastanawiam, jak to się stało, że tyle rzeczy, które. tyle sznurków na tej naszej scenie learningowej jest ciągniętych przez jednego człowieka, ale ten człowiek jest ze mną, Piotr Peszko. Cześć, dzień dobry. Miło mi, dzięki za zaproszenie. Piotrze, ja, ja tu Cię przedstawiłem z dużą pompą, ale y, tak naprawdę my, ja się zeznałem w ogóle chyba z 10 lat temu się musieliśmy poznać przy okazji jakichś różnych wydarzeń e learningowych. I, I tak naprawdę poza tym, że chcę się podlizywać tutaj Piotrowi i mówić, jaki jest y, ważnym człowiekiem w e learningu, to mamy też temat konkretny dzisiejszej rozmowy. A tym tematem jest właśnie próba pofantazjowania. Czym będzie e-learning w roku 2030? Jest to jakaś tam symboliczna data, na tyle odległa, że mamy wszyscy nadzieję, że tego, do tego czasu ustąpi 67. fala pandemii i nie będziemy mówili, że teraz jest dobry czas na e-learning, tylko to będzie taki oczywisty czas na e-learning i pewne rzeczy się ułożą, dlatego pomyślałem o takiej dacie. I punktem wyjścia będzie dla mnie, Piotrze, jakby czym po pierwsze jest E-learning dzisiaj, potem porozmawiamy trochę jakby o tym, o, te, o tej sytuacji. Która faktycznie stała się dwa lata temu, a na koniec właśnie chciałbym powiedzieć, co, co z tej sytuacji z nami zostanie za 8 lat. To tak zarysowuje Big Picture, o czym, będziemy, o czym będziemy rozmawiać, ale jeszcze dla tych, którzy, którzy ciebie nie znają, to powiedz dwa słowa, czym ty zajmujesz się właściwie teraz, tak? Jasne. Skąd się wziąłeś? Wiesz co, mama mnie urodziła, po pierwsze, <laughs> gratulacje dla mamy. Tak jest. Pozdrawiamy. I zawsze dobrze pozdrowić mamę. Nie? I... Tak naprawdę, wiesz co, ja zajmowałem się, to mówisz, że było mnóstwo tych sznurków. E, tak naprawdę okazało się, że dzięki tobie i naszej rozmowie byliśmy w Łodzi na jakiejś konferencji i e, ty mi pomogłeś robić mniej rzeczy w e -learningu. Nie wiem, czy pamiętasz taką naszą rozmowę, kiedy nagrywaliśmy podcast, a potem po tym nagraniu podcastu ja zapamiętałem sobie bardzo dobrze to zdanie, które powiedziałeś. Nie chciałbym z tobą robić projektu, bo mam obawę, że robisz za dużo rzeczy. I powiem ci, że to był dla mnie, to był taki kop w twarz, ale dzięki, bo ja od tego czasu zacząłem bardzo mocno ograniczać to, co robię i to, w jakich obszarach działam, patrząc na nie pod, 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 z kilku perspektyw, tak? Oczywiście z perspektywy jakiejś finansowej, biznesowej i z perspektywy takiej, co mi daje satysfakcję, co mnie gdzieś tam napędza, co mi daje taki kapitał, który taki motywacyjny i. Co potrzebuje tak naprawdę zrobić, nie? O co potrzebuję zadbać. I, i, I od tego czasu to było myślę, że z 6 lat temu, ja zacząłem bardzo mocno ograniczać rzeczy, które, które robię. Na dzień dzisiejszy zajmuję się zawodowo, tylko i wyłącznie e-learningiem, i tylko i wyłącznie tworzeniem, projektowaniem programów, doradzaniem firmom, jak mają pewne rzeczy wdrożyć. Rzeczy, które działają. Ja dlatego sobie powiedziałem, że róbmy e-learning na serio, czyli róbmy e-learning nie po to, żeby on był na platformie, żeby on sobie gdzieś tam wisiał i firma machała sobie chorągiewką. My mamy e-learning, tylko żeby ten e-learning był w sposób działający, efektywny, przynoszący wymierne rezultaty. Czyli tak naprawdę w tej chwili zajmuję się tylko wąską działką pracy z firmami, w e-learningu. Trochę robię jakieś tam opracowań, trochę robię badań, dla tam, czy czasami ktoś prosił jakieś badania, trochę prowadzę szkoleń, ale to raczej już tak, tak mało. Wiesz, zrezygnowałem ze studiów podyplomowych, które stworzyłem i prowadziłem 8 lat, zrezygnowałem z prowadzenia fanpage, y. została grupa i e Learning robię i do tego, się, do tego się tak naprawdę ograniczyłem. Podcast dogorywa, czasami jak mam ochotę, to coś tam ponagrywam, ale myślę, że to. To też jest pewnie pora, żeby zejść ze sceny z tym i, i już, i tak to wygląda. Ostatni mój fokus, taki naprawdę ostatni, to, jest, to są działania rozwojowe w zakresie cyberbezpieczeństwa. Czyli w jaki sposób stymulować właściwe, bezpieczne zachowania wśród pracowników, i to jest coś, czym no powiem Ci, że to jaram się tym mocno. Ostatnio to kropka. Nie kropka nienawiści, po prostu zwykła. Trochę, trochę widzę ewolucję, bo faktycznie te 6 lat temu, choć wydaje mi się, że, że więcej, to było tam konferencja tuedu, właśnie studia podyplomowe, mm -hmm. milion szkoleń, konsultingów. Chyba pracowałeś jednocześnie na etacie w, jakim, w jakiejś tak. dużej korporacji, więc jakby tego było naprawdę niewiarygodnie dużo jak na jedną osobę i jakby jak rozumiem pracowałeś wtedy jako jedna osoba, a nie jako tam... Co? firma, która tak naprawdę była tylko firmowana w pewnym To jest tak, że ja wtedy pracowałem bardzo dużo sam nie? i to było naprawdę kilkanaście godzin, kilkanaście godzin, dziennie każdego jednego dnia pracy samemu i, bo wiesz, ogarnięcie, no co, ogarnięcie, jak miałem partnera, takich, na przykład jak, jak ciebie kiedy robiliśmy konferencję we Wrocławiu, no to my dzieliliśmy się jakimiś rzeczami, ale kiedy nie miałem partnera, to robiłem to sam i organizowałem konferencję, tam nie wiem, było 100, 150, czasami 200 osób, organizowałem ją A do Z sam. Wszystko, tak? Więc jakby to jest 3 miesiące pracy po prostu, no nie? Ale wiesz co, nie chciałbym już tego robić. Ja to w pełni rozumiem, ja to w pełni rozumiem. Słuchaj, Piotrze, chciałbym z tobą porozmawiać, jak mówimy o tym e-learningu i słucha nasz wiele osób, to pewnie... Zatem bardzo wiele się wyobrażeń kryje, czym jest ten e-learning. Dla jednych to jest, nie wiem, Duolingo, dla innych to jest jakieś tam ekrany BHP w jakiejś korporacji, dla innych to jest jakiś tam Moodle zainstalowany na uczelni. Czym dla ciebie jest ten e-learning dzisiaj? Czym, czym on jest? Czy to słowo już jest jakby zużyte i teraz trzeba znaleźć jakieś nowe, fajne słowo na to, tak czy, wiesz, czy ono dalej jest aktualne? Ludzie w marketingu znajdą na pewno jakieś nowe słowa, nie wiem. Um, attention economy mamy, czy możemy za chwilę zmienić, nie wiem, attention learning wrzucić i tam jakby sprzedamy, to spoko. Ale wiesz co, ja mam tutaj taką analogię, że kiedy ja zacząłem moją pracę zawodową, to jeździłem do powiatowych urzędów pracy szkolić ludzi z e-maila. Jak mają efektywnie korzystać z e-maila. Dzisiaj o e-mailu nawet nie myślimy. Nie myślimy o tym, że e-mail jest w firmie. Tak? Kiedyś oczywistą rzeczą był w firmie fax, dzisiaj myślę, że niewiele jest firm, które mają fax i myślę, że jest bardzo niewiele ludzi, którzy potrafiliby fax wysłać. E-mail stał się rzeczą normalną i ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy już przestali mówić, że jest ten e-learning i używali tego sloganu, chociaż on ciągle jest w pewnych grupach potrzebny. Moim zdaniem to są technologie, które wspierają uczenie się. Tak, które wykorzystujemy do uczenia innych, do uczenia się, do uczenia innych i te technologie po prostu z nami są i nie ma już co moim zdaniem rozkminiać szczególnie że och teraz będzie seria webinarów, bo zwłaszcza wiesz jakby tutaj Hubert Krata bardzo cudowny komentarz mi napisał, który wykorzystuję gdzie tylko mogę, powiedział mi kolendowałeś tymi e learningiem kilkanaście lat, a pandemia zrobiła więcej w przeciągu kilku tygodni. I taka jest prawda, nagle musieliśmy wykorzystać technologię do wszystkiego, w tym do uczenia. I to był ogromny, te dwa lata zrobił ogromny progres. Zoom, nie wiem, to, że w tej chwili siedzimy i robimy sobie streamyard, że mamy, wiesz, wokół siebie mnóstwo technologii, która sprawia, żeby jakość tego była dobra, żeby tu lampka świeciła, żeby, wiesz, był fajny mikrofon, fajne audio, że jesteśmy, e, wiesz, na dwóch w, w dość odległych miejscach od siebie jeszcze mamy tutaj support po środku między nami. Gdzieś to wszystko działa, tak? Tutaj nie ma, nie ma co dyskutować. I e learning działa. Ale teraz Cała zabawa jest właśnie w tej, tej kwestii designowej, w kwestii zaprojektowania, w kwestii, jak tę technologię zaprząc do roboty, e, tak, żeby cię nie pogryzła. No nie? Żeby ci nie zrobiła krzywdy, żeby to działało. E, I no i niestety, o właśnie, zgasła lampka. E, dlaczego? No bo, bo coś się znowu stało, tak i ta technologia w jakiś sposób, e, w jakiś sposób nam powinna pomóc albo przeszkodzić. Nie, czy ja tę lampkę sobie wyłączyłem, ale. To jest aspekt pewnej technologii, tak pewnej naszej kontroli nad tą technologią i tego, że my tę technologię chcemy zaprząc do zrealizowania pewnego konkretnego celu albo rozwiązania konkretnego problemu. I z mojej perspektywy, takiej pracy konsultingowej, wszystkie zwierzęta, nie tylko pies, jest pogrzebany w tym momencie, w tym miejscu, że organizacje, ludzie w tych organizacjach nie mają bladego pojęcia, jaki problem chcą rozwiązać. I wiesz? I tutaj zaczynają się wszystkie metody analizy, wszystkie metody projektowania. Więc e-learning dzisiaj jest w takim miejscu, że my technologię mamy tu, a tak naprawdę jej wykorzystanie mamy gdzieś tu. I jest ogromny rozstrzał pomiędzy tym, co organizacje mogą, a co organizacje tak naprawdę robią i potrafią zrobić. No nie? Tak to wygląda z mojej perspektywy. Z tego, co mówisz, to. Bo jak myślałem, że powiesz, że jest problem z tym, że mamy dobrą technologię, ale nie do końca wiemy, co chcemy osiągnąć. To powiesz przede wszystkim, że nie wiemy, jak, jak to osiągnąć. Ale ty mówisz, że już na etapie w ogóle zdefiniowania celów, co my, jako mm -hmm. organizacja, w kwestii uczenia, Nawet się jeszcze... zmościmy, to już na tym etapie są duże problemy. Jeszcze tak? krok wcześniej. Bo wiesz, bo co, co, my chcemy, co my chcemy zrobić w szkole? to ludzie ci powiedzą, tak? Chcemy, żeby nasi sprzedawcy sprzedawali więcej. No nie? No nie? Ale tak naprawdę to, to, wiesz, jakby okazuje się, że problem, jakiś jest problem, tak? I teraz ja, ja zawsze doszukuję się, i to idąc taką metodologią Cathy Moore, e, znajdź problem, który jest w firmie, tak? Jakby znajdź problem, który chcesz rozwiązać. I, i teraz wiesz, jakby z perspektywy tego, co robię na, na, na bieżąco, nie wiem, bezpieczeństwo informacji. Jaki jest problem? Mówimy, ludzie powinni reagować właściwie na maile phishingowe, no nie? I teraz patrz, jak zaczniemy to obierać tak z, 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 tych, z tych skorupek, to nagle tak naprawdę okazuje się, że kiedy zacząłem rozmawiać po prostu z ludźmi, e, robić taką, taką dokładniejszą analizę, to okazuje się, że oni, oni by zaraportowali ten e-mail jako phishing, ale oni nie wiedzą, czy to jest phishing. I teraz zobacz, cały problem jest wokół tego komunikacyjny. Bo My mówimy raportuj phishing, a ktoś nie wie, czy to jest phishing. Więc wystarczy czasami zmienić raportu i podejrzane wiadomości i już nagle się okazuje, że wiesz, że jakby rezultaty w dużej organizacji są e, ogromne, tak? Jakby wyniki są ogromne. Ogromna różnica jest w tym. E, i, I teraz jest kwestia taka, że my zachwycamy się technologią, wiesz, e, będziemy robić virtual reality, będziemy robić augmented reality, w ogóle pójdziemy cali w jakieś nowe technologiczne rozwiązania, bo one są sexy, no nie? I, I super. I możemy to zrobić, ale tak naprawdę pod koniec dnia, kiedy masz w firmie 10 tysięcy ludzi czy 20 tysięcy ludzi, i oni mają nie kliknąć w link na przykład, zrobić taką prostą rzecz, jak nie kliknąć w link, to nagle okazuje się, że hmm, jest problem, tak? Albo, nie wiem, mają się nie dzielić swoim komputerem z domownikami. A ja patrzę na ostatni raport, który mówi, że około 50% ludzi w korporacjach dzieli się swoim komputerem y, firmowym z domownikami. nie? I, I co? No i to potencjalnie jest y, spore ryzyko, no nie? Weź, wiesz, chodzi o, o rozstrzał tego, co my mówimy w szkoleniu, a co naprawdę się dzieje. I, i tutaj... Mm, tu jest ogromne wyzwanie. Tu jest miejsce na to, żeby naprawdę zrobić kawał dobrej roboty. Bo technologia, no kaman, wchodzisz na Amazon, kupujesz, przychodzi, rozpakowujesz, nie działa. To proste rzeczy są. Okej, Piotr, chciałbym, żebyśmy dla naszych słuchaczy spróbowali właśnie troszeczkę rozpakować to słowo i te zjawiska. Ja spróbowałem przed naszym podcastem zrobić jakiś taki eksperyment myślowy i i zrobiłem taki podział na najważniejszych obszarów, które się dzieją. Mhm. Tak? Bo faktycznie przez te dwa lata to stało się to w sumie co, 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 co w tych startupach, tak? czyli ten, ten kichokejowy -okay się zarysował. To wzrosło błyskawicznie przez dwa lata. Jestem w ogóle ciekaw tego momentu, bo widać, że na przykład e-commerce nie przestaje rosnąć. Mhm. Tak? Jakby cały czas te wzrosty mhm. są olbrzymie. Natomiast często, jak rozmawiam, szczególnie z rodzicami y, dzieci szkolnych czy, czy, czy studentami, to oni nie są zadowoleni z tego e-learningu. Czyli mało osób mówi, e-commerce e przez dwa lata był fajny, ale już nie mogę się doczekać, żeby pójść Aha. sobie do galerii. Nie? Mało jest takich głosów. Natomiast ja jeśli chodzi chika. o... E, ale, ale jakby myślę, że jest ich dużo mniej mm -hmm. niż e, tych, które mówią, kurczę, no, rok szkoły zdalnej to zupełna była to szkoda czasu w ogóle, no. nic się dzieci no, nie, to, nie jest Zdura, to, też jest to jest kwestia wiesz. wieku. No, ale właśnie chciałbym, żebyś... Że, mm -hmm. Wiesz, mam jednak takie poczucie, mówię, porównując zjawiska e-commerce'u i e-learningu, takiego... Że chyba coś schrzaniliśmy, nie? W sensie, że jakby nie do końca te, te nasze działania były efektywne, może to się stało za szybko, a może nie byliśmy gotowi, może coś w technologii, a może, a może po prostu się nie da. Jakby co się stało co, ma, przez mamy, te dwa lata według ciebie? Ci powiem, ma, mamy niestety wygórowane oczekiwania co do tego, że tak trudny proces jak edukacja szkolna czy edukacja akademicka, czy nawet edukacja wewnątrzfirmowa, jesteś w stanie w przeciągu trzech miesięcy i przenieść online. Po prostu mamy za duże oczekiwania. No nie? I teraz, jak wygląda z mojej perspektywy, jako rodzica patrzącego na edukację edukację dzieci? Wygląda to tak, że na przykład moje dziecko czeka, czy będzie lekcja. I ja mówię, jak czekasz, czy będzie lekcja? No bo nie wiem, musimy zaczekać tak do 8:05, żeby zobaczyć, czy pani włączy kamerę i będzie do nas mówić, czy tylko wyśle nam zadanie. I w tym momencie, wiesz, u mnie się pojawiają w głowie trzy literki, W, T i F i to nie chodzi o World Taekwondo Federation, no nie? Bo jakby mamy technologię, która pozwala y, zrobić kalendarz, pokazać dzieciom, czy masz być dostępny, czy nie masz być dostępny, czy masz zrobić zadanie, czy nie masz zrobić zadania i to wszystko bierze w łeb na tym podstawowym poziomie. Nie ogarnięcia technologii na poziomie prostego kalendarza w Outlooku. Zbierz, nie bierze w łeb na poziomie technologii w jakikolwiek sposób zaawansowanej, tylko bierze w łeb na poziomie nieogarnięcia kalendarza. I myślę, że bardzo podobnie jest w wielu innych aspektach, bo skoro ty potrafisz prowadzić biznes w 100% online, ja potrafię prowadzić biznes w 100% online. Ja ostatnio sprawdziłem 90 procent, 90% swoich klientów. Ja się w życiu nie widziałem nawet. Wiesz, podpisaliśmy umowę elektronicznie, pracujemy elektronicznie, myśmy się nigdy nie spotkali. I to nie jest tak, że to jest nagle przez pandemię tak się stało. Nie, ja po prostu, po prostu w taki sposób pracujemy, robimy rzeczy digitalowo i nie spotkaliśmy się, nie mieliśmy potrzeby się spotykać. Z niektórymi spotkaliśmy się raz na, nie wiem, kiedy składałem im ofertę i chcieli demo. I teraz w kontekście edukacji akademickiej, edukacji szkolnej, technologia dała radę pokazały nam duże firmy, Google, Microsoft, głównie, że Command dajemy radę. No nie? Ale nie dajemy rady kompetencyjnie. Dlaczego? Bo nagle te wszystkie szkolenia, nauczyciel z przyszłością, uczeń przyszłości, bla, 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 tak? te wszystkie piękne slogany i wypalone miliony e, złotych w projektach unijnych, niestety nie przełożyły się na realne kwalifikacje i kompetencje zarówno e, dzieciaków, jak i nauczycieli. I dzieciaków w kontekście takim, że. E, mnie się wydawało, że dzieci, które wyrosną w technologii, tak jakby, nie wiem, moje dzieci, które mają tej technologii stanowczo za dużo w domu, no nie, jakby na, na per capita jest tego za dużo tych wszystkich urządzeń, ale myślałem, że bez problemu będą w stanie pracować. Nie. Ja potrzebowałem usiąść z córką, pokazać jej, patrz, kanwa działa tak, tu sobie możesz zrobić prezentację i ja potrzebowałem poświęcić ten czas. Ale teraz pytanie, czy w normalnej szkole nie musiałbym tego robić? Musiałbym, no nie? A z perspektywy uczelni, jakby, Realizacja zajęć online, dla mnie jako prowadzącego studia podyplomowe e-learningu była tak eksploatująca, że ja stwierdziłem, że to w ogóle to ja, ja w ogóle nie jestem w stanie tego robić. Tak? Dlaczego? Bo na przykład formalnie uczelnia, i to nie tylko ta jedna, ale formalnie wiele uczelni wymagało tego, żeby wykładowca, jak ma 8 godzin zajęć w sobotę, to żeby siedział 8 godzin przed kamerą. Przepraszam was bardzo, ale ja nie jestem w stanie. 8 godzin patrzeć w to oczko, pomimo nawet, że mam tam napisane Patrz tutaj na karteczce, to nie jestem w stanie patrzeć 8 godzin w to ok okienko, nie mając interakcji z y, uczestnikami, nie mając y, możliwości poprowadzenia tego warsztatowo, zobaczenia czy nie wiem, potrzebuję wydłużyć sesję, skrócić sesję, bo ludzie czymś pracują. Oczywiście ktoś mówi, no ale przecież mogłeś otworzyć Miro, no ale ludzie mają to gdzieś, że ty otworzysz im to Miro, tak? Oni chcą sobie po prostu, jak byli w sali, to, to pracowali nad czymś, tak? Jakby ten, ten czas był dużo bardziej dynamiczny. Ja byłem dużo bardziej zaangażowany. A pomimo tego, że mam, stworzyłem fajne, prze, fajną przestrzeń do tego, żeby prowadzić takie, nie wiem, czy live, y, czy, ym, czy zajęcia online, czy uczyć online, ja po 8 godzinach byłem tak wypruty, że ja nie byłem w stanie w niedzielę prowadzić kolejnych 8 godzin zajęć, no nie? A uczelnie, na, na których pracowałem, wymagały tego ode mnie, czyli wiesz, 16 godzin przed kamerką internetową. Masakra po prostu, z dwóch stron i uczestnika i prowadzącego, czyli co? Zawiodły pewne przestarzałe sposoby myślenia i pewne przestarzałe sposoby podejścia do, do uczenia, że my na przykład nie możemy tego zrobić asynchronicznie, że nie możemy tego zrobić projektowo, tylko masz mieć pod podstawowym wskaźnikiem jest dupogodzina, no nie, więc no to nie efekty, tylko czas spędzony przed ekranem, no to, no to hej ho, no to potem te efekty są takie, jakie są i myślę, że się będzie nam odbijało to jeszcze czkawką przez najbliższe, e, najbliższe no nie przesadzając, ale myślę kilka lat. Rozumiem, czyli, czyli faktycznie, jeszcze raz spróbuję zreasumować, problemem jest to, że korzystamy ze starych schematów, Myślenia takich znanych choćby z klasy do współczesnych technologii, to po prostu często nie przystaje. Czyli technologia nie, nie jest problemem, brak tej technologii, że nie mamy wszyscy gogli wiarowych na podorędziu. Tylko to, że przekładamy schemat: OK, 8 godzin w sali wykładowej, co jest do uciągnięcia przez interakcji, interakcje. Zresztą też, też, też można tym zarządzać, tak, przerwami, jakimiś jakimś, że tak powiem flow napięcia, jaki kształtuje się w klasie, a i patrzymy się też na, na setki twarzy, a nie w, po prostu w kamerkę, na której mamy napisane patrz na mnie. Tak, wiesz, jest, jest kwestia taka, jak były w pierwszych latach telewizji. To jest ten schemat, jest powtarzany w kółko i w kółko, ale pierwsze lata telewizji to było po prostu radio z włączoną kamerą. I ci ludzie byli reporterami radiowymi, siadali sobie tak, no nie, i po prostu czytali z kartki a to nie jest współczesna telewizja, no nie? więc jakby jesteśmy na tym etapie w wielu wypadkach takiego reportera, który tak siedzi i czyta. No nie? I to nie działa. A wiesz, jeżeli mówimy w ogóle o e-learningu, to, to moim zdaniem on ma charakter, tak jakbyś popatrzył, jesteś na wyspie teraz, wulkanicznej, to więc jakby posłużę się tym, tym, tym przykładem, że to jest tak, że jest jakieś dno i, i tam jest 10 metrów mułu i tam nie dociera światło i, i to jest jakby taki generalnie poziom oceanu, i są wyspy, które z tego oceanu wystają i są wyspy, które się ciągle wypiętrzają i są, yy, i są miejsca, które są naprawdę jak Teide bardzo wysokim szczytem i tam leży sobie śnieg, ale tam się dzieją super fajne rzeczy i tam na samym czubku yy, leżą gogle VR-owe i metaświaty. No, to mniej więcej tak wygląda z mojej perspektywy yy, w ogóle globalnie sytuacja e-learningu. Mhm, rozumiem, czyli takie wyspo, wyspowe sukcesy, ale warto je obserwować wiesz co, Kto fajnie chcę, tam chcecie się zapytać... mhm. e, chcecie zapytać właśnie o ten, o ten podział, żebyśmy go zarysowali, bo mi się wydaje, że ten e-learning bardzo mocno się podzielił, to znaczy, wyd wydaje mi się, ale to taka hipoteza, że 15 lat temu to był, moglibyśmy powiedzieć, e-learning firmowy, tak? Te firmy miały tam jakieś takie podstawowe szkolenia, BHP, e różne instytucje tam wrzucały, nie wiem, choćby finansowe, żeby ci ludzie mieli aktualną wiedzę, więc się pojawił ten tak zwany e-learning firmowy i być może on był pierwszy, albo równolegle z e-learningiem takim akademickim, który znamy, że na tym Moodlu jest wsadzonych dużo szkoleń i zazwyczaj ma to taki charakter. Mam wrażenie, że na większości uczelni nie ma to charakteru instytucjonalnego, tylko woli kilku wykładowców, którzy naprawdę się wkręcili w ten e widzą w tym benefity, widzą, że to, to ułatwia im i studentom pracę. Więc kiedyś bym mógł powiedzieć e firmowy, a e akademicki. Ale moim zdaniem przez ostatnie kilkanaście lat niezwykle zyskał ten model e sprzedaży kursów dla klientów indywidualnych. Tu się pojawiły wiesz, Udemy i wszystkie te odmiany. Czyli de facto zaczęli się kierować gwiazdy i to, i, to, i to ma wielki sens, bo jeżeli mamy takiego pana Salmana Kana, który świetnym jest nauczycielem, a naprawdę wyjątkowo talentowany, no to faktycznie warto, żeby wiele osób go oglądało. I, I to czy na zasadzie fundacyjnej, czy na zasadzie biznesowej. Dobrze, żeby ten wybitny nauczyciel właśnie za pośrednictwem technologii mógł dotrzeć do bardzo wielu e, e, odbiorców. I pojawiły się te takie mm, metody jakby oceny marketplace'owej tych mm, e, marketplace'owej oceny różnych kursów. Ale e, Wreszcie, co dla mnie jest zupełnie nowym zjawiskiem, to jest chyba ostatni ten, który się pojawił, to są, jakby to powiedzieć, pojawiła się metoda sprzedaży. Jest dużo osób, które mają jakieś tam zasięgi na Instagramie, czy potrafią je budować na YouTubie, na jakich innych miejscach. No i jeżeli sprzedajesz książkę, to ona kosztuje powiedzmy 50 zł, a jeżeli sprzedajesz kurs learningowy, no to on kosztuje tam zazwyczaj od 100 do kilkuset złotych, czasem, czasem więcej nawet. No ale można powiedzieć, że średnio kosztuje powiedzmy, koło kilkuset złotych. Czyli jest dużo dość od książki, jest mniejsza, więcej zostaje w twojej kieszeni, nie trzeba tego drukować. Czyli jest, jest, jest dużo lepiej można na tym zarobić niż na książce. No i w ten sposób niektórzy ludzie zaczęli monetyzować swoje zasięgi. Zamiast wydawać książkę, to wydawać ten e-learning i, i pojawiły się osoby, które traktują to jako takie zwieńczenie swojej nazwijmy to sławy, wydanie takiego kursu e-learningowego. I... Chciałem zapytać, jak tyś ty widzisz. To ale... okay. jeszcze jest jedna kategoria. Okay. Jeszcze jest kategoria. Ona się zaczyna dokładnie w tym miejscu, w którym skończyłeś. Zaczyna się kategoria uh -huh. skamerskich kursów. Czyli wszystkich okay. całej bandy oszustów, która ma ochotę zarobić na tym, że ty chcesz robić kurs, albo e-booka, albo cokolwiek. I tutaj się zaczynają. I, I tu jest bardzo duża grupa kursów, które są po prostu. To, niczym tylko maszynką do zarabiania pieniędzy. Że jak zrobisz landing page w taki sposób i jak zrobisz to i tamto i siamto. I to są ci sami ludzie, którzy kilkanaście lat temu sprzedawali swoje skamerskie szkolenia i potem, potem znowu zniknęli, potem się znowu pojawili, potem znowu zniknęli, znowu się pojawili, to oni teraz wchodzą w budowanie listy mailingowej, bo dzwoneczek, buduj, buduj listę mailingową, buduj listę mailingową. Potem ten człowiek się pojawił, zgarnął trochę ze stołu, zniknął, potem się pojawił znowu i teraz, teraz rób koniecznie newsletter i rób social media i grupy i master mastermind rób, rób master rób. No nie? I teraz to się powtarza, tak? To jest jakby dlatego te, te kategorie, ja bym zrobił, że są cztery, tak? Jest powiedzmy ta akademicka, jest ta biznesowa, jest ta indywidualna, czyli taki mój self-learning i jest ta skamerska, na którą trzeba po prostu uważać. No nie? Więc jakby specjalnie mówię o tych czterech, bo ta ostatnia jest w stanie wpłynąć na wszystkie, na wszystkie pozostałe, może z wyjątkiem akademickiej. No nie? I teraz, i teraz. I, Myślę, że możemy sobie taką, taką taksonomię przyjąć. Nie, nie musimy, bo one teraz się, wiesz, one się będą przenikały między sobą i tak dalej. Ale ja patrząc z własnej perspektywy, powiem ci, jak to wygląda. Ja na przykład e, sam wypuszczałem jakiś czas temu kursy takie, takie onlineowe i na tym można po prostu zarobić. To, to jest po prostu fajna metoda, jeżeli masz jakąś markę osobistą albo sobie ją gdzieś budujesz, to jest fajny sposób na to, żeby sobie zarobić. Nie wiem, chcesz nowy rower. Wiesz, że nowy rower to jest pewnie fajny, to jest kilkanaście tysięcy, możesz nagrać kurs i nawet niszowy i te kilkanaście tysięcy na nim zarobić. Kropka. No nie, Z perspektywy twórcy, możesz to zrobić, masz takie narzędzie. tak? Równie dobrze możesz to zrobić tradycyjnym szkoleniem, albo, nie wiem, eventem, albo czymkolwiek innym, ale pojawiła się możliwość kursów, platformy, do tego są polskie, zagraniczne, można na tym sprzedawać, zarabiać i super. No nie? Wiesz, duże marketplace, y, no nie też, takie U Udemy na przykład, no nie? Możesz nagrać swój kurs, wejść i sprzedawać go za dolary, tak? I jak rozmawiałem z ludźmi, no to którzy tworzą takie kursy, czasami bardzo niszowe, z bardzo niszowych tematów, to spokojnie są w stanie wyciągnąć kilkaset dolarów miesięcznie z dobrego kursu. Więc to jest ok. No nie? Tutaj to, co na przykład nie wiem, Bartek Krycharski robi. Świetna robota, no nie Reklamujecie konkurencję teraz, ale, ale to jest fajna robota, bo on to robi w sposób otwarty. Każdy może wejść na jego stronę i zobaczyć przewodnik, jak sobie nagrać swój kurs online kurs wideo, i to jest super a z drugiej strony to jest tak bardzo blisko do e-learningu akademickiego i do postawienia wykładowcy przed kamerą, w sensie technicznym, że e-learning akademicki może się, czy e-learning firmowy może się od tych kursów sporo nauczyć, no nie? I to, te, te rzeczy zaczynają się tak powoli przenikać, nie wiem, Udemy dla firm, no nie? czy nie wiem to co mamy na LinkedIn Learning przecież to też są grupy ludzi którzy wykładowcy niektórzy świetni niektórzy tacy sobie którzy mają tam swoje kursy i, i firmy kupują LinkedIn Learning firmy kupują plural site firmy kupują dostęp do bibliotek takich ale kwestia jest taka że nie zawsze pracownicy są gotowi żeby skorzystać z tego bez odpowiedniej moderacji no nie? Czyli wiesz, jakby samo to, że firma, e-learning firmowy, że firma kupi dostęp do platformy, na której ma grupę ekspertów, nie zawsze um, skutkuje odpowiednimi efektami, ale te rzeczy się będą przenikać. Dlatego widzisz, ja na przykład też indywidualnie czekam w tej chwili na ciekawy, ten jest kurs kohortowy na platformie Monthly, zrobiony przez Casey Stata. Ja Casey'ego uwielbiam to, w jaki sposób on opowiada, jaki ma storytelling, jak robi wideo. Uwielbiam to, jak on to, jak on to robi. No nie? Oczywiście tam e, Tom Zachs w to wchodzi i Van czyli, czyli Brat Casey'ego, tam cała grupa ludzi, którzy w jakiś odpowiedni sposób robią ten storytelling. Ale kiedy ja widzę, że Casey Nistat wypuszcza kurs, i to jest kurs kohortowy, który będzie trwał miesiąc, to ja chcę to zrobić. Co to oznacza? Doszliśmy w tym e-learningu indywidualnym do takiej sytuacji, w której wiemy, że udostępnienie komuś kursu, że ktoś zapłaci za kurs i dostanie go po prostu online nie, nie jest e, czynnikiem... Który może mówić o sukcesie, że ktoś go dokończy, bo motywacja mu spadnie i nie zrobi tego. Tak wiesz, jak z kartą na siłownię. Kupujesz, nie chodzisz. No nie? To jest prosty schemat i to jest to samo. Kupujesz kurs, nie robisz go. No nie? Ja sam kupiłem mnóstwo kursów i ich nie zrobiłem. To, to, jest normalny, to jest normalny trend. Ale w kursie kohortowym jesteś z grupą ludzi, nie wiem, czasami setką, czasami pięćdziesięcioma, obojętnie, ale ten kurs trwa miesiąc i ma odpowiednią kadencję. I to jest moim zdaniem na ten moment, Idealna metoda do tego, żeby uczyć online, również w kontekście firmowym, akademickim i tak dalej. Czyli kurs, w którym mamy grupę ludzi, kurs, który jest jakieś forum, gdzie ludzie mogą dyskutować, czy Discord i mogą sobie rozmawiać, ale kurs ma swój początek, ma jakąś rozgrzewkę, ma kadencję odpowiednią i ma koniec. I wiadomo, że ten koniec, ten deadline jest nam potrzebny. Wiesz, jak nie masz ognia przy dupie. To generalnie jest ci trudno pewne rzeczy czasami skończyć, a później się zrobi, no nie? I tak samo jest tutaj. Ten ogień jest potrzebny, ten deadline jest nam potrzebny, i dlatego myślę, że kursy kohortowe są ważne. Ale teraz, tak, kursy kohortowe nie są niczym nowym. Ja, jak pomyślę sobie o 2006 roku, pracowałem dla firmy, która się nazywa Moodle Rooms. Ja u nich byłem moderatorem kursów kohortowych, właśnie, wiesz, w 2006 roku. Więc co jest teraz super ciekawe dla mnie? To, że możemy wracać do doświadczeń, możemy wziąć książki Gili Salmon i e Moderation, i, i um, druga się nazywa Activities i wrócić do tego, jak ona sugerowała, żeby projektować pewne aktywności w kursach kohortowych. Wow! Wiesz, to są stare książki, tak? które, które, które dzisiaj można je zdmuchnąć z nich kurz i powiedzieć, o, tak trzeba robić, bo tak się robi kurs kohortowy, no nie? A to, że on mają dzisiaj nową nazwę, come on, to nic nie znaczy ta nowa nazwa. Ja, ja, ja myślę, że tu dotknąłeś bardzo ważnego tematu, czyli naszej motywacji. I, I fajnie, że powiedziałeś też, że sam jest jako super ekspert guru e -learningu. sam kupiłeś parę kursów, których nigdy nawet nie tknąłeś, tak jakbyś kupił książkę, której w sumie kupując byłeś pewien, że ją przeczytasz, ale no w sumie nigdy nie miałeś czasu się za nią zabrać, a potem się zakurzyła. Ma, ma na pewno kilkanaście książek ze sobą, których po prostu y, nie dotknąłem. Wiesz, jakby kupiłem jest jakąś ambicją przeczytania, bo nie wiem, bo spodobała mi się okładka, bo coś tam, tak? Ale tego nie zrobiłem. Y, I teraz jeżeli chodzi o, wiesz, o kursy online, jest dokładnie, dokładnie tak samo. My musimy zrobić to po coś. I, i teraz po coś też. Ja może opowiem na, na, na przykładzie tego kursu z, z Casey'ego. Ja już w tej chwili wiem, że jakby ten kurs chcę robić, ale ja już sobie przygotowuję do niego rzeczy. Oglądam jego materiały. E, przygotowałem sobie, nie wiem, notatnik do pisania skryptów. Piszę sobie pomysły na to, jakie krótkie filmy mógłbym nagrać, e, ale wiesz, ja podchodzę do tego na serio. Ja wiem, że ja chcę to zrobić, czyli tak. Przygotowuję sobie sprzęt, bo wiem, że będę chciał nagrywać wideo kilkoma kamerami. Powoli sobie to przygotowuję. Mam konkretny cel, nie tyle, nie, nie tyle może biznesowy, co wiem, co chcę osiągnąć do jakiejś konkretnej daty. Ja chcę to zrobić. I ten kurs ma być takim mm, dla mnie dopalaczem do tego, co ja i tak chcę robić. No nie, czyli wiesz, jakby masz ten, ten swój cel, który chcesz zrobić. Chcę zacząć nagrywać krótkie materiały wideo na róż dla różnych celów. Po prostu. Dla siebie, dla firmy, dla, e, dla, na, na, na potrzeby wiesz, rozwojowe. No nie, czy na potrzeby promocji podcastu swojego. Mam konkretne, konkretne cele tam. Wiem, że chcę nauczyć się fajnie robić materiał w wideo. Nie miałem do tego czasu, bo wie, jak masz sam usiąść i gdzieś tam popróbować coś robić, to tego nie zrobisz. No nie? Ale jak już sobie ustalisz, że chcę to zrobić i mam kurs, to ten kurs ma być jakby dopalaczem do tego, żebym ja to zrobił. Szybciej, fajniej, lepiej i ciekawiej, no nie? Więc znowu teraz zobacz, kiedy patrzysz na e korporacyjny, mamy teraz czas definiowania celów, tak? Ludzie definiują jakieś smartowe i tak dalej, smart, smarter, takie, smakie cele, ale co tak naprawdę chcesz zrobić? I wtedy tak naprawdę trzeba poszukać kursu, osoby, trenera, mentora, coacha, bo to, wiesz, to nie musi być konkretnie ta jedna osoba, to nie musi być konkretnie kurs online, trzeba poszukać metody rozwojowej, która pomoże ci ten cel osiągnąć, no nie? No, tak to widzę. I, I wtedy to ma ogromną szansę na zadziałanie. Nie wiem, chciałem robić lepsze oferty, wiesz, jakby nauczyć się robić ofert. I znalazłem kurs robienia lepszych ofert, ale cel mój był bardzo konkretny. Chcę mieć dobrą ofertę. I jakby cel biznesowy taki był, był bardzo, na, 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 bardzo taki mierzalny i konkretny. No nie? I moim zdaniem to jest, to jest super metoda taka na motywację, tak? Że mam coś konkretnego zrobić i do, tylko wtedy... Dokupowanie do tego kursów jest, je, je, ma sens, tak? A nie w drugą stronę, że kupię kurs, nauczę się, nie wiem, Adobe Premiere, żebym go umiał, bo może kiedyś będę potrzebował. No nie? To, to, to nie zadziała, po prostu, no co? No, przeoglądasz ten kurs do końca, zanudzisz się w czwartej minucie, a, a tak naprawdę premiera się nie nauczysz, dopóki nie zaczniesz w nim pracować. Okej, okay, no tak, no, twoja motywacja mówi się, że jest funkcją tak naprawdę celu, tak? Jeżeli chcesz czegoś, no, o tym jest duża dyskusja wśród akademików, na ile istnieje coś jak talent, a na ile to jest funkcją motywacji, która jest wspierana oczywiście różnymi aspektami, jakimiś predyspozycjami, ale że de facto te, te 10 tysięcy godzin spędzonych w danym temacie są wypadkową, żebyś się czegoś nauczył lepiej lub gorzej, to, to już zależy ale, ale jesteś w stanie się nauczyć praktycznie dowolnej umiejętności w sposób taki dość zaawansowany w 10 tysięcy godzin, tylko niewiele osób jest, jest w stanie na tyle tak jak mówisz, być zmotywowanym na tyle, im się widzą w tym wartość, żeby te 10 tysięcy godzin przetrwać. Wiesz co, znaczy ja, ja jestem zdania, że każdy człowiek, każdy jeden, jest się w stanie nauczyć wszystkiego. I oczywiście to może się podnieść dla arum, że o, ja nie umiem śpiewać, a ja myślę, że jak poświęcisz 10 tysięcy godzin na śpiewanie, to się nauczysz. Fizjologicznie każdy jest w stanie wydać z siebie jakby jak w pełni sprawny człowiek, jest w stanie wydać z siebie każdy dźwięk, tak? Ten ze skali, powiedzmy, śpiewu. I myślę, że jest każdy, jest się w stanie nauczyć wszystkiego. I ja dam ci przykład. Do ósmej klasy szkoły podstawowej tak strasznie bazgrałem, ale tak strasznie bazgrałem, że nie byłem w stanie przeczytać tego, co napisałem. Aż tu nagle przyszła pani od polskiego, która przyniosła mi y, y, zeszyt taki, wiesz, w szeroką linię i powiedziała, na jutro masz przepisać to a na pojutrze masz przepisać to. I, ona każde, I ja każdego dnia po prostu pisałem. Ona dała mi po prostu wzór pisma technicznego i powiedziała, jak nie umiesz pisać tych takich zawijasków, to proszę bardzo, tu jest pismo techniczne, masz się nauczyć pisać tak, żebyś był w stanie to przeczytać i żebym ja była w stanie to przeczytać. Nie? I, I to była pierwsza lekcja, a druga, byłem fanem karteczek, wiesz, postitów. wszędzie miałem spisane zadania. I miałem szefową, której bardzo, bardzo dziękuję, która powiedziała mi, masz mieć zeszyt. Jak nie masz zeszytu i długopisu, w którym będziesz sobie wpisywał listę to do rzeczy, co masz do zrobienia, albo checklistę, to nie przychodź do pracy. No I ostatnio oglądam wideo Toma Zaksa i mówi to samo. Jak nie masz swojej, swojego notatnika i długopisu, w którym wpisujesz to do i rzeczy do zrobienia, to nie przychodź do pracy. I wiesz, ja teraz z domu spoglądam na półkę i, i tam są notatniki od 2006 roku. Na każdy rok mam, mam jakieś jeden czasami więcej, ale mam, wiesz, wszystkie notatniki z ostatnich lat, no nie, co zrobiłem, nauczyłem się, wiesz, wykorzystywać je lepiej, robić jakieś refleksje, to jest znowu bardzo konkretny, bardzo konkretny cel, bardzo konkretna rzecz, którą, której my się nauczymy, więc każdy może się nauczyć wszystkiego. Kwestia czasu na to poświęconego i nie, nie czasu poświęconego na telefon, oglądanie Netflixa, no nie, tylko czasu poświęconego na czytanie, uczenie się, nie tylko oglądanie kursów online, Oglądanie kursu online to jest pójście też trochę na skróty, no nie? Bo, bo pewnie. Taki Casey, poś potrzebował kilku, kilku lat na to, żeby wyrobić swój styl, tak? a ty kupujesz jego kurs i szybciutko chcesz też chcesz, chcesz mieć styl podobny. No nie? I to jest ok. Po to te kursy są, po to te nowoczesne metody rozwojowe są, żeby pójść trochę na skróty, żeby sobie skrócić, żeby nie wpaść w pułapki, w które wpadł ktoś inny. No nie? I to jest super. Ja widzę w tym ogromną wartość. I wiesz, na przykład, jak organizuję online, wewnątrz firmowe eventy, to szukam ekspertów, którzy, o, na przykład mam taką książkę uh, Approaching the Future, Bena Hammersley uh, i, i miałem przyjemność zaangażować go w wewnątrz firmy w zrobienie, zrobienie szkoleń, bo on jest ekspertem, chce mieć jego keynote, chce mieć z nim wywiad, bo on jakby nadaje pewnego tonu, nadaje pewnego kierunku, wiesz, jest facetem z Netflixa, to jest też jakby ludzie dużo chętniej przyjdą na online online'owy kurs człowieka, człowieka z Netflixa niż człowieka znikąd, no nie? To jest znowu motywacja, takie wiesz, jakby te funkcje motywacji, tak? Więc jakby jeżeli zarządzasz learningiem, zarządzasz działem L&D, zarządzasz dostarczaniem treści rozwojowych, to twoją odpowiedzialnością jest znać motywację na wylot, znać instructional design na wylot, znać technologię na wylot, grzebać tej technologii, mieć brudne ręce z tej technologii, stawiać nowe platformy, testować je. To jest twój obowiązek. Dlaczego? Bo z drugiej strony ty znasz swoich ludzi i raz na czas musisz spróbować, a może to zadziała, a może gry zadziałają. A może zadziała VR, a może zadziała cokolwiek, cokolwiek innego, a może ci ludzie po prostu potrzebują bardzo dobrego PDF-a, który mają dostępny w tym miejscu, gdzie potrzebują go mieć dostępnego, no nie? Może potrzebują, uwaga, lepszej aplikacji, z której korzystają, może potrzebują małych typów aplikacji. Rozmawialiśmy z Jędrzejem, że w Outlooku można ustawić, że domyślnie spotkanie nie robi się godziny, tylko 50-minutowe na przykład. Może to ludziom pomoże mieć czas na siku, no nie? I, a znowu e może w tym pomóc, no nie? Bo może zrobić krótkie wideo pro tip, zobacz jak to zrobić, a bądź efektywniejsze, a zrób sobie to tak. Nie zakładajmy, że wszyscy znają Outlooka, to, że ludzie piszą w Office z perfekcyjna znajomość pakietu Office, to jest bzdura, to jest największe kłamstwo każdego CV, no nie? Bo ja nie znam pakietu Office dogłębnie, potrafię korzystać myślę, że z 5% tego, co on oferuje, no nie? Mm -hmm. No, tworzyłeś puszkę różnych narzędzi, z których można korzystać, tak? Od PDF-ów przez vr -y. mm -hmm. I chciałbym, żebyśmy w tej długiej części audycji trochę porozmawiali na ten temat. Bo tych narzędzi jest sporo. Jak mówisz, dobry projektant, producent e-learningu powinien. Może nie wszystkie narzędzia znać perfekcyjnie, mm. bo to jest po prostu niemożliwe, ale dotknąć, pobawić się, jak powiedziałeś, ubrudzić ręce. Ja sam pamiętam, próbowałem bawić się w różnych narzędziach, próbowałem postawić platformę. Mm. Wiele z tych rzeczy wspominam jako dość traumatyczne doświadczenie, nie wiem, rozpakowanie paczki, zainstalowanie Moodla, wspominam jako takie dosyć ciężkie doświadczenie weekendu. No ale jakby mam dzięki temu jakieś tam doświadczenie, pewnie jakbym to zrobił jeszcze 16 razy, to by to było popołudnie już, a nie, tak. a nie wieczór. I to, a potem przyszedł się specjalista tak i powiedział, że źle. Natomiast to, to, co chciałem cię zapytać na początek, to jak ludzie słyszą e-learning, to kojarzy im się taka zgarbiona postać, która siedzi przy komputerze, która klika strzałkę w prawo, jak w Mario. nie? I tam jest następny ekran, następny ekran, coś tam, klik, klik. Jaka, jakiś tak zwana da, dalej. Da, potem <grywania> pojawiają się te ekrany i tak potem po 64 ekranach wy, wyświetlać się że zrobiłeś dobrze i dostajesz certyfikat mm -hmm. ukończonego kursu, to jest e, jakimś tam wygenerowanym PDF-em i skąd się wzięła ta ekranoza? Jakby how come? Jakby zastanawia mm -hmm. mnie. Już ci powiem. Skąd to w ogóle się wzięło, nie? Mm, już ci powiem, to się wzięło z lenistwa. To jest moje zdanie. To się wzięło z lenistwa. Dlaczego? Bo był gotowy materiał w PowerPoincie. Łatwo było policzyć slajdy. Pojawiło się takie narzędzie, na przykład Articulate, Articulate Studio i tam było publikuj taki przycisk. Więc ktoś brał PowerPointa, klikał publikuj i miał gotowy kurs w Skormie. Dosłownie tam trzeba wcisnąć Publish i wybrać SCORM i jest gotowy kurs. I jest tam dalej, i jest wstecz i możemy powiedzieć, że jest gotowy kurs. Jeżeli do tego mamy, nie wiem, kogoś, kto potrafi paszczą gadać, czy na przykład trener, to można było nagrać jego głos paszczy, dołączyć do tego i powiedzieć, że mamy gotowy e-learning. Ale teraz, w tym nie ma nic złego. Zacznijmy od tego, w tym nie ma nic złego, bo zawieszenie ludziom PowerPointa nawet, czy PDF-a, to już jest coś, co może im pomóc rozwojowo. Tak? Napisanie dobrej dokumentacji technicznej, myślę, że jest nawet 10 razy lepsze niż wrzucenie prezentacji. Nie? I teraz. Kwestia jest taka, że jak popatrzymy na pewien model dojrzałości i e learningu, to zaczynamy od czegoś takiego bardzo podstawowego, nie wiem, od szkoleń, obowiązkowych szkoleń, które mają być zrealizowane, nie wiem, RODO i kliknięte, że ktoś zrobił, przeglądał, zapoznał się. Tak? To mamy taki podstawowy, podstawowy poziom, tak? czyli mamy szkolenie obowiązkowe, czasami kupowane na zewnątrz, czasami robione dla firmy. Idziemy krok dalej, dzielimy się informacjami. Tymi, które są wewnątrz firmy, czyli na przykład robimy onboarding. To jest już następny krok. Następny poziom, do którego ta organizacja musi dorosnąć. Potem mamy taki poziom, kiedy chcemy zmieniać konkretne zachowania ludzi. Potem możemy budować kulturę, organizacji, a na końcu mierzyć jakieś efekty learning, development, bardzo konkretne dashboardy, budować, czy jakby zająć się całą metryką, mierzeniem tego wszystkiego i działaniem na pewnych określonych celach. I teraz, kiedy zaczynamy pracę z jakąś organizacją, która nie ma e-learningu, to w wielu wypadkach właśnie zaczyna się od, tego, od tej prostej rzeczy, takiej zmiany, że to udostępnij to ludziom. Było szkolenie, to udostępnij ludziom po szkoleniu twoją treść. No nie? Po prostu, tyle. Weź im zapisz PDF-a i im go udostępnij. Nieważne, czy przez platformę, czy przez Teamsy, czy przez cokolwiek innego, udostępnij im to. Potem może udostępnij im nagranie. A potem, a może, może się zastanów, czy nie uruchomić forum poszkoleniowego, w którym zaczną ludzie tam jakoś in, i, i robić interakcje. No nie? Czyli ja kiedyś byłem, oczywiście, nie, nie, źle, bo te daleje i tak dalej to jest zło, ale doszedłem do wniosku, że to jest pewien cykl życia. I oczywiście są organizacje, które zrobią taki przeskok i od razu wskoczą do bardzo zaawansowanego, fajnego szkolenia, jakichś fajnych symulacji i będą budować sobie uczących się społeczność. Jakieś tam wiesz, możemy teorie do tego dołączyć, oczywiście, jakieś tam wiesz, e, e, nie wiem, tworzenia wiedzy społecznościowego i tak dalej. I może to się wydarzy, ale w wielu wypadkach potrzeba. Jest zupełnie gdzie indziej. Potrzeba jest na, na przykład, mówimy o szkoleniu RODO. Po co jest szkolenie RODO? Szkolenie RODO tak naprawdę jest typowym szkoleniem compliance, czyli o co chodzi, żeby w Excelu pojawiły się nazwiska i kiedy ludzie ukończyli szkolenia, bo jeżeli przyjdzie audyt, to audytora interesuje, czy jest szkolenie, jaka, co jest w tym szkoleniu, jakie są tematy i czy jest Excel z raportem. No nie? I ono i ja się robi po to, to jest główny cel tego szkolenia. A kiedy mówimy o szkoleniu, żeby pracownik nie z Google Drive nie publikował raportów finansowych na cały świat, nie dawał im wszystkim dostępu, to już jest zupełnie inne szkolenie. To już nie jest szkolenie RODO. To jest szkolenie, które ma zmienić zachowania tego konkretnego człowieka i to jest dwa poziomy wyżej. Więc moim zdaniem Firmy, które dostarczają i firmy, które chcą robić e-learning, które chcą robić wewnątrz dla siebie, czyli ludzie L&D po stronie dużych organizacji, powinni sobie rozpisać pewien model dojrzałości. I nie ma nic złego, że firma zacznie od takiego dalej na moodlu, a Skończy na platformie, nie wiem, zaawansowanej Learning Experience i będzie tam robić Knowledge Curation, czy będzie jakby budować wiedzę społeczności w odpowiednich tam aspektach dla konkretnych grup pracowników i tak dalej. To jest pewien cykl życia i trzeba się na ten cykl życia zgodzić po prostu. Mhm. Czyli każda organizacja w jakiś sposób dojrzewa, czy jakby też się uczy. Tak, jak się uczyć? Tak, jak rozwieść, moim, to, ale zdanie, moim zdaniem, jeżeli ta organizacja ma hmm. rozsądnych i średnio ogarniętych ludzi odpowiedzialnych za L&D w swoich szeregach, to tak. Nie? To powinien być taki trochę papierek lakmusowy. Tak? Czy my wiemy, gdzie idziemy z L&D, czyli jak wspomniałeś się o tym 2030, czy my wiemy, gdzie my w naszej firmie chcemy, chcemy być z tym 2030, czy my chcemy wykorzystywać wszyscy, nie wiem, vr -y na onboardingu, może tak, no nie, ale na przykład w aktualnej sytuacji wzięło to w łeb, bo ludzie nie są w biurze, więc możecie sobie te wszystkie gogle vr ten zutylizować, no nie? Można, można jak, wysłać to ludzi, Można, jak może 100 tysięcy <śmienny śmienny> pracowników, to P powodzenia. No. Rozmawialiśmy o, o, o tych ekranach i mówisz, że rozumiesz skąd to się bierze. Jednak, no to ten. ten, ten... Nowe słowo ekranoza jest z gruntu dla mnie pejoratywne, i wiem, że ty wielokrotnie walczyłeś z, tą, z tym wycenianiem kursów tak poprzez ekrany. Tak? Tak. Czyli, że ekran kosztuje no. tam 100 zł, teraz już trochę mamy Ciągle inflację walczy. od tych paru lat, więc, więc 200, więc jakby, że to jest trochę bez sensu, tak? w sensie, że my oceniamy, ok, to ile tych ekranów będzie? no... 100, a ile każdy kandydat kosztuje? No 100. Ok, to 10 tysięcy będzie kosztował kurs i tyle ma kosztować. A to, to, to samo, tak jak mówisz, można osiągnąć i tu, tu chciałbym, to, żeby to, to, wybrzmiało. To samo można osiągnąć dobrym PDF-em, który będzie kosztował tą firmę 2000 zł, i to już z grafikami i z wszystkim, które zostanie wysłane na maila, tak? I nie musi ktoś przeklikiwać tego, bo to może być po prostu bardzo ładny, czytelny PDF. Gdzie ktoś powie, ok, no to ciekawe było i się faktycznie zapoznał i, i, albo umieszczamy to w takim narzędziu w webie, że wiemy, że ktoś to musiał przeczytać i tak dalej. Nie? Wiesz co, tak, ale do tego bardzo na przykład dla mnie ciekawą opcją jest wysłanie po prostu maila. Nawet nie PDF-a. Napisanie mhm. fenomenalnie mhm. dobrego maila z instrukcją, wysłanie go z narzędzia do nie wiem, mailingu i sprawdzenie, mhm. czy ludzie go przeczytali. Jeżeli go nie przeczytali, to do tych co nie przeczytali, wysłanie powtórnie tej informacji. Wiesz, bardzo proste narzędzia. My, wiesz jakby, chcemy iść w generowanie alternatywnych światów i, i VR-ów, bo teraz nam to podsuwają firmy, które tworzą to, a my tak naprawdę powinniśmy w wielu wypadkach zastanowić się nad tym, czy spotkanie nie powinno być mailem, czy szkolenie nie powinno być mailem, <grym> czy aplikacja, z której ludzie mają korzystać, nie powinna być zrobiona lepiej. <grym> Rozumiesz, <grym> jakby czy, czy, czy aplikacja, Zresztą, tak mhm. to... To też wynika chyba z takiego kooperacyjnego życia, tak? Że jakby jak ktoś przychodzi, jakiś tam dyrektor, czy ktoś, to zawsze chce się wykazać, więc nowe narzędzie. Potem mamy firmy, w których jest 10 narzędzi, nie? zielone słupki przez trzy slajdy muszą być, tak? Nowe narzędzie musi, muszą być, ale wiesz, może to być nowe narzędzie do mailingu. Może to mhm. być nowe tak. narzędzie, może to być fenomenalnie no, dobre. To do narzędzie, do narzędzia. Tej, nie? Mhm. Mhm. Chcę jeszcze właśnie porozmawiać, porozmawiać z Tobą o, o, jak mówimy o okranach, to o skormie, bo przyznam, że od jakiegoś czasu zacząłem badać ten temat tego, tego skormu i odkryłem, co było w sumie dla mnie zaskoczeniem, że on w sumie tak w głębi duszy się bardzo nie zmienił. To znaczy teraz ten standard jest na etapie XAPI, czyli on de facto pozwala na jakieś śledzenie postępów użytkowników, ale de facto ten score, no to jest, można przyrównać do takiego rendera, czyli masz te narzędzia, wspomniałeś, Storyline czy, czy Captivate, który de facto po umieszczaniu tam tych, tych ekranów, tak, które mogą, można zabrać właśnie z PowerPoint'a czy z jakichś innych narzędzi, że tak powiem, renderujemy niczym film. I w efekcie, jeśli okaże się, że wyrenderowaliśmy to z dwoma literówkami, albo trzeba to jakoś tam pozmieniać układ tych slajdów, to de facto musimy wrócić do tego programu, jeszcze raz to wyrenderować wsadzić na platformę. Co? W standardzie dzisiejszej informatyki tego, jak się tworzy narzędzia, no ciężko pomyśleć. Tutaj nawiązywałem na początku naszej audycji do e commerceu żeby zmieniła się cena, nie wiem, jakiejś spodni w handemie i ktoś wchodził do pliku, gdzie zostały wygrane te wszystkie spodnie i musiał na nowo go wyrenderować i wgrać do sklepu. Po prostu jest panel, gdzie to możemy łatwo zmienić. Skoro na to nie pozwala, a jest w tej chwili oparte o to jest 90 ponad. Znaczy, to nieprawda, nie 90 ponad procent. 90 parę procent może e-learningu akademickiego czy korporacyjnego, natomiast właśnie ten e-learning B2C, ten dla klientów indywidualnych absolutnie od tego odchodzi. I, i chciałem zapytać, jak, jaki jest twój stosunek do tego Skorma i w jaką stronę właśnie AD 2030 to, to może pójść? Powiem ci tak, jakby Skorm y, pamięta jeszcze y, czasy. Y, Moniki Lewiński i jej bytności w Białym Domu. Tak? On wtedy, wtedy jakby te, 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 standardy, te standardy powstały. Po co one powstały? Po to, żeby można było kursy przenosić z jednej platformy instytucji federalnej do drugiej. Czyli jeżeli FBI kupiło sobie szkolenie z BHP, to żeby CIA, CIA mogło z niego skorzystać. Nie? Jakby taki był jego cel. I teraz. Dzięki skormowi wiele firm learningowych w ogóle na świecie istnieje. Dlatego, że render, generują, tak powiedzieć, renderują, publikują, generują swoje szkolenia. SCORM tak naprawdę jest bardzo ograniczonym standardem, bo on nam mówi o tym, że ta paczka szkoleniowa komunikuje się z platformą LMS z platformą, która zarządza szkoleniami i, i ona wysyła sygnał o ukończeniu, nieukończeniu szkolenia. Tak naprawdę do tego się to sprowadza. I teraz. Z jednej strony możemy powiedzieć, że to jest coś niefajnego, niedobrego, i powinniśmy od tego odejść. Bo w tym indywidualnym learningu każdy ma tam swoją platformę i ona działa, i ona działa dobrze, i możemy szybko to zmieniać, poprawić, i tak dalej. I to jest ok, ale wyobraź sobie, że teraz te indywidualne platformy mówią. O tym, że w jednym, w jednym domu będziesz miał 16 standardów gniazdek. Wyobrażasz sobie to? Bo ja sobie nie wyobrażam tego, że mam 16 standardów gniazdek. Tak? Mamy w jednym kraju, w, jed w Europie, powiedzmy, more or less, z małymi wyjątkami, mamy je jeden standard gniazdek. Powiedzmy na świecie mamy ich, nie wiem, 6 czy 7. Możemy kupić przejściówkę i się podłączyć, jeżeli to nie jest 110 v, Nie? I teraz skorm. Trochę jest, po prostu jest standardem. Tak? Mamy tam SCORM nie wiem, 1, 2, 2004 i tak dalej. To są te różne wtyczki, no nie? Ale on pozwala na reużywalność tych materiałów i ja bym go nie pogrzebywał. Co jest moim zdaniem ciekawym aspektem, to jest to, że mamy SCORM i mamy taki, taki model Wiki, czyli mogę wejść i edytować sobie tę treść, kiedy mi pasuje. No nie? i teraz ciekawą opcją jest połączenie tych dwóch rzeczy, a nawet dołożenie do tego trzeciej rzeczy, czyli warstwy społecznościowej, czyli mam jeden moduł zrobiony w skormie, który jest e, niezmienny, na przykład kadencja jego update'u jest raz na rok, bo to dotyczy nie wiem prawa pracy na przykład, no nie? albo pewnych standardów, albo pewne, jak, jakieś rzeczy, na przykład nie wiem PHP, i my w firmie u, u, dogadujemy się, że updateujemy go raz na rok, i on przechodzi przez wszystkie procesy e, Akceptacji, przez procesy um, przeglądania tego, wiesz, jakby jest to rzecz ważna, po prostu. I nie chcemy jej psuć w żaden sposób, no nie? bo ona musi być zaakceptowana przez, nie wiem, dziesięciu prawników. I okej. Okay. Potem jest następna warstwa treści, która może się zmieniać co kwartał, na przykład, albo co miesiąc, albo co tydzień. I wtedy my ludziom musimy powiedzieć, ej, to się zmieniło, to się zmieniło, to się zmieniło, no nie? I teraz na tej warstwie, tej warstwie edytowalnej takiej, tej warstwie szybkiej, te narzędzia takie jak RISE, czy nie wiem, Elucidat, czy GOMO pozwalają też w zasadzie zrobić to w momencie, wgrać nowego skorma. To jakby nie ma już żadnego problemu. Ale ta warstwa takiej, która będzie aktualizowana z kadencją co miesiąc, powiedzmy, no nie? I potem ta warstwa na samym dole, ta warstwa społecznościowa, która żyje i tobie zależy, żeby ona żyła cały czas. I w takiej konfiguracji SCORM ma sens, i czy to, czy to będzie SCORM, czy to będzie XAPI, czy to będzie jakikolwiek inny standard. Tak. Coś, co jest zatwierdzone, ważne, istotne i niezmienialne. Tak, na przykład, bazujące na polityce. Organizacji, no nie? na jakichś wymaganiach finansowych. Na przykład, no wyobraź sobie e, procesy finansowe. W firmach są i super istotnie ważne, no bo podlegają tysiącom audytów, tak? Więc takie szkolenie musi być niezmienne, pobłogosławione przez wszystkich świętych i spełniające wymagania audytowe, a potem wszystkie operacyjne rzeczy mogą być zmieniane co miesiąc, a na końcu społeczność, która dyskutuje o tym. To się zmienia na bieżąco. No czy nie wiem, Discord wpięty, czy wpięty czat, czy wpięte, nie wiem, Yammer, czy wpięta grupa Facebookowa, cokolwiek. No nie? To takie warstwy szkolenia moim zdaniem mają w dzisiejszym świecie, w tym, w tym w dzisiejszej sytuacji wykorzystania technologii największy sens, bo różne części tego twojego obiektu uczącego mogą być aktualizowane z różną kadencją, możesz im poświęcać, Więcej lub mniej uwagi. Ja tak? wiem, pracując dla firm, chcemy onboarding, ale ten onboarding jest robiony raz na przykład na dwa lata. Wtedy warto, żeby on był zamknięty w pewnym, w pewnym standardzie, bo na przykład ten standard musisz przetłumaczyć, to jedno szkolenie musisz przetłumaczyć na 16 języków. No nie? Więc nie będziesz tego robił co kwartał. Bo to są ogromne koszty, więc określasz sobie czas życia takiej paczki i wtedy możesz, czas życia takiej treści, i wtedy dopiero, wtedy możesz powiedzieć: OK, ja chcę, żeby to było wideo, ja chcę, żeby to był skorm, ja chcę, żeby to było coś innego. Zwróć uwagę nawet na, tak mówimy o tych kursach, które, a, że ludzie szybko je aktualizują. Nie do końca. Ludzie dokładają do nich, zmieniają oprawki, zmieniają okładki, ale nie nagrywają całego kursu od nowa, bo to by zajęło im kolejne trzy miesiące. Więc czy masz to w standardzie SCORM? czy masz to w postaci nagranego pliku wideo, ja nie czuję tu wielkiej różnicy. No nie? Jak w wideo chcesz coś zmienić w trzeciej minucie, to też musisz to wyrenderować od nowa. No nie? No I ja, ja, właśnie, ja właśnie w tą stronę, w tę stronę widzę to podobieństwo, że. SCORM bardzo przypomina mi wideo, które jest super zamkniętym standardem, i właśnie wymaga sporo pracy, żeby cokolwiek zmienić. I, i, i stąd jest mój taki. Dyskomfort, jeśli chodzi o Skorma, że on nie przystaje do tego standardu częstych zmian, aczkolwiek w tym, co mówisz, czyli że po pierwsze, w standardzie korporacyjnym bardzo dużo w tej chwili mamy kursów, które nie wymagają częstych zmian, a po drugie, e, faktycznie no, w, z kolei w kursach B2C bardzo często dominuje wideolerii. Tak, więc bo jest de łatwe, facto no, bo jest łatwe się to, to bardzo tak, po prostu jest to łatwe nie? I, i, i działa wszędzie, tak, jakby to też jest istotne, tak, na, na telefonie działa, na, na komputerze, na, na, na czymś sobie tam otworzysz, na, na mm -hmm. smartwatch, na smart to, to e, na jak, TV. Jako ciekawostkę mm -hmm. to powiem Ci, że na przykład platforma y, y, mobilna Masterclass, nie, ukażesz Masterclass na pewno, mm -hmm. platforma mobilna Masterclass pozwala Ci z każdego materiału wideo, które tam jest, bo tak nie oszukujmy się, na Masterclassie siedzi facet, i Pitoli, no nie? Czasami się pojawi jakiś slajd. To Tylko platformy... znany facet, albo znana kobieta. No tak, no, tak. no wiesz, no Gordon Ramsay tak. uczy cię, jak robić jajecznicę, no nie? I wtedy twoje <grym> robi jajecznicę jak Gordon Ramsay. Możesz sobie przypiąć taki patch, no nie? Ale wiesz, ja patrzę na to z perspektywy kontentowej. I jaram się na przykład metaliką, i myślę sobie, o kurde, ale kurs o Metalika, Jak być zespołem? Ej, super motywująca rzecz. Metalika, uczy cię, jak zbudować zespół. Ej, fajna rzecz, no nie? Fajny taki, wiesz, taki, taka wisienka na torcie, miło, no nie? Ale co jest ciekawego technicznie? Aplikacja mobilna pozwala ci wyłączyć wideo i tylko słuchać audio. Dlatego, wiesz, jakby ja widzę ogromny potencjał właśnie w konsumpcji audio. nauczeniu ludzi konsumowania warstwy audio. Jak robią taki bullshit job. Wiesz, jakby klikają jakieś apruwale urlopowe. No albo wiesz robił jakąś, jakąś wypełniał durną tabelkę. Mogą sobie słuchać, mogą sobie słuchać, albo prowadzą audycji, samochód, tak? Na przykład, nie, dlatego ja na przykład firmom sugeruję zrobienie na przykład wewnętrznego podcastu, w którym dadzą sobie czas. Nie, my tu teraz siedzimy, zobaczmy, gadamy już godzinę, tak? A jakby jesteśmy obydwoje ja, ja przynajmniej nie wiem jak ty ja jestem rozemocjonowany tym, o czym opowiadam I mam nadzieję, że część tych emocji się udzieli ludziom, którzy będą tego słuchać za pół roku, no nie? Ja w swoich podcastach widzę, że nie wiem, pamiętasz sytuację letniej szkoły i ona do dzisiaj ma kilkanaście odsłuchań, każdy odcinek ma kilkanaście odsłuchań dziennie. Stąd ja na przykład w firmie, której, firmie dla których pracuję, zrobiłem, robię podcast, no nie? Gdzie rozmawiamy o, nie wiem, prawnych aspektach IT, no nie? Pewnie interesuje to dwie czy trzy osoby, ale już jesteś w stanie takie e, zasiać ziarenko, no nie? I ludzie potem, wiesz, jak przyzwyczaić ludzi przez dwa, trzy lata w firmie, że jest coś takiego to potem ludzie mówią, a gdzie to jest, a czemu nie ma tego podcastu, no nie? I tam już, wiesz... Ja myślę, że to, co powiedziałeś, klutego tego jest w tym, że często oglądamy wideo, gdzie de facto mamy gadające głowy. To znaczy my teraz jesteśmy na live i siebie widzimy i ja też tak to wymyślam, bo to pozwala na wyzwolenie tych emocji, tak? Kiedy jeszcze, wiesz, gdybyśmy nie widzieli się, to byłoby po prostu troszeczkę trudniej. Natomiast koniec końców to jest przeznaczone do tego, żeby ludzie nas słuchali, bo koniec końców nasze buzie i nawet jakaś pewna mimika, nie jest kluczowa. Kluczowe jest to, co chcemy tutaj powiedzieć, i, i, i dlatego koniec końców to jest do słuchania jako podcast, tak? Często mam video learning, który de facto jest podcastem, tak? tylko że z gadającą głową. Ona jest oczywiście w ładnym świetle i tam możemy robić przejścia, czyli tam, że będzie zbliżenie na twarz, potem będzie pełny plan, potem na drugą twarz, potem jeszcze jakieś tranzycje, żeby to niby było ciekawsze, żeby tam się coś, coś w naszej głowie działo, że tam się coś dzieje, ale de facto to jest tylko rozproszenie. Ja bardzo często y, słucham y, właśnie YouTube'a. Y, jak kupisz sobie tam YouTube Premium, no to możesz słuchać go w tle, Ktoś tak? opowiada mi przez godzinę, udziela wywiadu. No to to się jest podcastem. Tak? Ja chcę słuchać tego, będąc na spacerze i, spaceru, i, i po prostu będąc w naturze, a nie patrzeć się przez godzinę w telefon, co jest po prostu mm, bez sensu. Dla ciebie tak. A ja na przykład robiąc podcast rowerowy, mam sygnały, że dlaczego nie ma Twojego podcastu na YouTubie, bo wiesz, bo. Nie wszyscy chcą mieć Spotify, ja mówię, ale platform do podcastów jest tysiąc. Podcasty nie są w Polsce, w porównaniu do Stanów to w ogóle, czy do Australii, to w ogóle jesteśmy 100 lat za murzynami, no nie, brzydko powiem teraz, takie polskie powiedzenie, ale tak jest i, i jesteśmy naprawdę w średniowieczu podcastowym i kwestia jest, kwestia jest taka, że my nie przyzwyczailiśmy ludzi do tego, że taka, taka forma jest, jest okej, okay. ale... Jest mnóstwo podcastów, które mają, wiesz, jakby ogromną słuchalność. I Ale, zobaczmy, nie wiem, Karola Paciorka, Imponderabilia. Ale mają mnóstwo, wysłuchaj, bo on jest postacią YouTube'a, tak? I on ściąga ludzi do YouTube'a i dopiero wtedy ludzi uczy, że jest podcast, no nie? A i my trochę, trochę idziemy tak od... od, od za jednej strony do podcastów, tak? czyli wchodzimy przez YouTube'a do aplikacji podcastowych i subskrybuj. tak? A ludzie, a ludzie na zachodzie, którzy mieli iPody, bo to się od tego zaczęło, zgrywali sobie z iTunes'a audycję na swój iPod i wtedy ich słuchali. No nie? I przyzwyczaili się do tego, że one są co tydzień, co tydzień muszą zsynchronizować urządzenie. Wiesz, jakby to jest po prostu pewnego rodzaju nawyki innego konsumowania treści, ale ja na przykład przed pandemią. Nauczyłem się słuchać audiobooków, bo jechałem 40 minut do pracy i 40 minut wracałem. To było tak naprawdę 80 minut, kiedy ja mogłem poświęcić albo na telefony, co czasami robiłem, albo na słuchanie książek. Wiesz, i wtedy jakby posiadanie subs subskrypcji w Audible i słuchanie, nie wiem, trzech książek w miesiącu, było super rozwiązaniem, no nie? I mega dużo się możesz nauczyć, no nie? Ale uwaga! Musisz nauczyć się tego, żeby słuchać podcastu w sposób taki, że ty, czegoś zapamię że ty coś zapamiętujesz z niego, no nie? czy, czy słuchać książki, z której zapamiętujesz, ale wspomniany kurs, o którym Ci mówiłem, o przygotowywaniu ofert, to jest kurs zrobiony, Całe w zasadzie podcastowo. No nie dostajesz szablony, dostajesz pewne templatki, które masz wypełnić, żeby przygotować fajną ofertę. I podcast, i komentarz do tego. I to jest super kurs. Ja ostatnio robiliśmy taki, taki kurs dla jednej dużej marki, robiłem kurs, który miał 5 minut wideo, a, a 50 minut podcastu. Wideo no było taką zajawką, a reszta wiesz. Nie, nie chcę rozszerzać bardzo tematyki podcastu jako learningu, to jest ciekawy wątek, ale, ale w tym momencie będzie dla, dla nas poboczny. Ja myślę, że można to skwitować innym zdaniem, że faktycznie mamy jeszcze dużo nadrobienia, bo nam się podcast kojarzy jako alternatywa do radia, który jest w tle. A tak naprawdę trzeba nauczyć się, i to ja, ja sam się tego musiałem nauczyć, żeby właśnie słuchać książkę i z niej dużo zapamiętać. Bo część osób mówi mi, ja zasypiam jak słucham książki, ja, ja nie jestem w stanie się skupić, nie jestem w stanie wątku, podążać za wątkiem. Ale tego się można nauczyć. A to jest nauczyć. też kwestia. Tak, to jest kwestia, że jak wysłuchasz tej trzeciej, czwartej, piątej książki i nie słuchasz jej leżąc w łóżku przed zaśnięciem, no to raczej nie zaśniesz, jeżeli będziesz Ale spacerować na. Przykład. Trening, e, mhm. nie wiem, e, idziesz sobie na siłownię, jedziesz sobie na rowerze i, i może na rowerze rowerze na trenerze, że na rowerze nie polecam, ale wiesz, jakby jest dużo sytuacji w ciągu dnia, nie wiem, czekasz na dziecko, bo jest na treningu, no nie? E, to możesz, możesz to, możesz znaleźć czas na to, po prostu, odkurzasz, sprzątasz, jak najbardziej, ale co polecam zrobić? Polecam zacząć słuchanie i podcastów, i, e, i audiobooków, od rzeczy rozrywkowych, bo tam zaczyna, bo, ta, bo tam fabuła w pewien sposób ciągnie, e, ciągnie naszą uwagę. I dopiero po przyzwyczajeniu się. Ja tak to na mnie zadziałało. tak? Wyczytałem gdzieś taką poradę, to na mnie zadziałało, więc jakby polecam tak samo płynąć za fabułą i znaleźć sobie książkę po polsku. Dopiero potem przejść sobie na, nie wiem, inny język albo na inną tematykę, na przykład na biznesowe książki, ale na przykład jak książki biznesowe, nie wiem, bardzo polecam psychologia pieniądza. Ja słuchałem tę książkę cztery razy. I to jest okej. Okay, no I za każdym razem coś innego z niej wyciągnąłem, ale myślę, że jakbym ją czytał cztery razy, to też bym. Za każdym razem wyciągnął z niej coś innego. No też, też nie jesteśmy w stanie wszystkiego zapamiętać z, z racji, że się też jakby starzejemy. No jakby... Tak samo jak czytając, tak samo jak, jak czytając. Dobrze. Piotrze, wracając do e -learningu. mamy rozmawialiśmy o skormie. Chcę cię zapytać jeszcze o jedną rzecz. Jest ym, coś takiego jak learning management system. Czyli de facto, to jest takie opakowanie, gdzie te kursy wkładamy wprost i się pojawiają jakieś różne ostatnie też określenia, tak już, że jest Learning Experience Platform, tam wiele alternatyw znalazłem do, do tego określenia. Czy po pierwsze, czy, czy LMS w dzisiejszych czasach ma znaczenie, czy to opakowanie ma znaczenie z Twojego doświadczenia jako osoby, która tych e-learningów zrobiła N i dla biznesu, i dla akademików? To już Ci powiem tak, taką analogię domową. Czy interesuje Cię. Nie inaczej. Kiedy interesuje Cię piec centralnego ogrzewania, który masz w domu? I jak przestanie działać i jest mi zimno. <grymne> tak. tak. Jeżeli jest zimno, tak jakby sterowanie zawiodło i tak dalej, to on Cię wtedy zaczyna interesować. LMS w firmie powinien być trochę jak taki piec albo wentylacja albo coś tam, tak? Nie zauważasz tego, że to jest skomplikowane, zaawansowane urządzenie, które funkcjonuje w Twoim domu. Tak, On tam ma podpięte mnóstwo rurek, to wygląda strasznie. Chcesz to schować do kotłowni, nie chwalisz się tym, no nie? ale ono ma działać. I ma działać zawsze, stale i masz zapiąć tam automatyzację. Masz dostać z niego na SMS-a raport o zużyciu. Możesz sobie tam coś przestawić, przekonfigurować. NDC. Moim zdaniem tak powinien wyglądać. Tak powinien wyglądać LMS. On powinien być na dzisiejszy poziom zaawansowania. Czy LMS, czy LX Platform, to jakby nazwa Learning Experience Platform, że do tego się pokrótce odniosę. To jest nowe opakowanie na LMS, a tylko tam dodane są trzy funkcje i trzeba to znowu sprzedać za większe pieniądze, więc jakby to jest po prostu taki, trochę takie gadanie marketingowe o tym, co tam będziemy dostarczać i jak. To jeden i drugi ma służyć tego samemu. Zarządzić osobami, które mają się uczyć w odpowiednim czasie, treści, które udostępniliśmy w odpowiedniej wersji, i na końcu zaraportować to w sposób możliwie przyjemny i bezbolesny. Nie? I w fajnej sytuacji, dołożyć do tego fajną warstwę automatyzacji, żebyśmy się nie musieli zajmować ręcznie przypisywaniem nowych pracowników, nie wiem, w Malezji, w Chinach, w Stanach i w Urugwaju, tylko żeby to się działo automatycznie, nie wiem, zaciągało się z SAP-a na przykład, nie, czy z jakiegoś innego systemu. Whatever. Powinno się to dziać samo. Im bardziej właśnie taki niewymagający naszej uwagi LMS będzie, tym lepiej i do tego moim zdaniem na firmy powinny dążyć. I teraz uwaga. Super, super ważna rzecz. Działy LND stawiają sobie swoje ołtarzyki. Taki, postawią sobie gdzieś w rogu firmy swój ołtarzyk. To jest nasz landing page. Tutaj mamy szkolenia. Tutaj, tutaj wiecie, jakby, obudowują sobie tymi wszystkimi dewocjonalami naokoło ten swój ołtarzyk. Robią sobie go ładnie i mówią: Ludzie, przychodźcie tu, bo tutaj macie rzeczy do uczenia, Nie? a ludzie mają to gdzieś. Bo ludzie mają ołtarzyk LND, ludzie mają ołtarzyk finansowy, ludzie mają ołtarzyk travel, ludzie mają ołtarzyk. I teraz tych ołtarzyków jest mnóstwo. I teraz uwaga: najczęściej dany dział firmy, dywizja, organizacja ma swoją stronę, czy tam kraj, ma swoją stronę, na której są ważne rzeczy dla pracowników. I to jest jedna, jedyna strona, na którą ci ludzie wchodzą. Na te ołtarzyki wchodzą tylko jak mają ogromną potrzebę albo ktoś ich wypchnie. I teraz, jeżeli mamy taki dział R&D, który chce, żeby treść, którą tworzą, była konsumowana, to musi być na tych wszystkich stronach dywizji, działów, krajów, musi tam mieć swój kącik, musi mieć tam swoje miejsce, musi tam mieć swój mały wycineczek po to, żeby pokazać, co jest istotnego dla tych konkretnych ludzi. A nie zawsze wołać, musisz do mnie przyjść przed mój ołtarzyk i wtedy z tego mojego ołtarzyka sobie wybrać. Dlaczego? Bo w tym kontekście tego ołtarzyka LD zupełnie inna taksonomia jest istotna, zupełnie inna warstwa prezentacji szkoleń jest istotna, bo chcemy pokazać, mamy menedżerskie, mamy takie, mamy takie, mamy takie. Ale dla tych ludzi, którzy pracują. W dziale sprzedaży firmy Skola, na przykład, zupełnie inny kontekst jest istotny. Nie interesuje ich full stack development i zaawansowane api, albo jakieś JSony, albo coś innego. Nikt to może nie, zupełnie nie interesować, a potrzebowaliby szkolenie w zupełnie innym kontekście. Więc to my musimy być. Tam, gdzie są ludzi potrzeby, a nie budować swoje ołtarzyki. Bo ołtarzyk jest łatwo zbudować, nikt nas nie ogranicza, nikt od nas niczego nie chce, postawiliśmy sobie ładny ołtarzyk, pokazaliśmy wszystkie szkolenia, które mamy, i siedzimy i zastanawiamy się, dlaczego nikt nie przyszedł. No nie? Więc jakby z perspektywy LMS-a promowania szkoleń, to jest super istotne, żeby być tam, gdzie mhm. ludzie czytają treści, a gdzie nie budować klient. swój mhm. ołtarzyk. No nie? Nawet jeżeli to jest klient wewnętrzny. Mhm. No nie? Super, super, że to powiedziałeś, tak? Czy jesteśmy blisko klienta. Nawet jeżeli to jest klient wewnętrzny, tak? Nie czekamy, aż ktoś przyjdzie do nas, tylko, tylko my jesteśmy No, no blisko bo wiesz, bo to jest klienta. budujemy stragan w swoim garażu i go zamykamy potem, nie. Mhm, mhm. Piotrze, zbliżamy się do końca. Stąd chcę Ci zadać fundamentalne pytanie tej audycji. Ojej. Czyli żebyśmy troszeczkę pofantazjowali o tym e-learningu AD 2030, tak? Czyli jakby. Przez dwa lata, no, można powiedzieć, wydarzyła się rewolucja, mhm. która więcej zmieniła niż, no, z całym szacunkiem, kilkanaście lat twojej ciężkiej orki nad uh, formowaniem tego, tego progresu e-learningowego. Uh, I to się stało. Tak, mówię, zdania są podzielone. Niektórzy, niektórzy mówią, fajnie, że jest e-learning, bo nie muszę jeździć. Nie wiem, jest, jest, uh, mi się udało na przykład z, 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 z kilkoma znajomymi założyć taką organizację Stanversity, gdzie de facto za pomocą e-learningu przywozimy świetnych wykładowców, tak, na poziomie Stanfordu, a że i tak jest pandemia, no to mogą przecież robić to online i mogą ludzie to mieć w Europie w dużo niższej cenie. Nie? Stało się to takie oczywiste, a wcześniej trzeba było wydać milion dolarów na to, żeby na Stanford pojechać, na MBA jakiegoś, nie? I to jest coś oczywistego. Natomiast chciałem ciebie zapytać, co z nami zostanie tak na zawsze, tak? Twoim zdaniem. Mm -hmm. um, wiesz co, może na dłużej, bo na zawsze to nic nie ma. Ja myślę, że na dłużej z nami zostanie perspektywa ekspertów i insight ekspercki na dowolny temat. Myślę, że na dłużej z nami zostaną, obojętnie, niezależnie od formy tekstowej, audio, wideo, zostaną nam, zostaną nam insighty eksperckie, takie jak mówimy o szkoleniach, czy Masterclass, czy Udemy, czy czegokolwiek innego. Tak? Ekspert w danym temacie i jego perspektywa na dany bardzo czasami wąski temat, myślę, że zostanie z nami bardzo długo albo powinna zostać bardzo długo. Dlaczego? Bo nawet jeżeli mówimy o szkoleniu SCORM, to tam z tyłu stoi subject matter expert, stoi człowiek, który powiedział to, i to, i to jest ważne, idź w tę stronę, a w tę stronę nie idź. Więc myślę, że unikalne, unikalną rzeczą jest. Eksperckość ludzi, którzy nad tą treścią pracują. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą bym sobie życzył, żeby z nami była, to jest wyjście na znacznie wyższy poziom instructional design, czyli projektowania metod rozwojowych, doboru metod rozwojowych do rozwiązywania konkretnych problemów. A trzecia rzecz, to moim zdaniem technologia, która coraz bardziej odchodzi, do, odchodzi w cień. I powinno się stać z tym tak, jak dzisiaj nie zastanawiamy się nad e-mailem, o którym wspominałem na początku, że tak zrobię taką klamrę. Nie zastanawiamy się nad tym, że mamy w domu parę robotów. Pralka, zmywarka, automatyczny odkurzacz to są roboty już dzisiaj. To, to nie są urządzenia mechaniczne, to są roboty. I my się nie zastanawiamy nad ich istnieniem i nad ich celowością i nad ich jakby. W ogóle nie poddajemy w dyskusję ich istnienia, powinniśmy dokładnie mieć tak samo z technologią do, nie wiem, nagrywania ekranu, dzielenia się tym, budowania społeczności, uczącej się, utrzymywania tej społeczności, uczenia się online. W ogóle nie powinniśmy się tym zastanawiać, to powinno odejść, odejść w cień. Więc jeżeli mogę powiedzieć o trzech takich rzeczach, to to, to powinno, to, to, powin, to mogą być takie wektory, które zawsze powinny z nami, z nami zostawać czyli eksperckość, jak najlepsze projektowanie w szczególe doświadczeń rozwojowych, takich ćwiczeń rozwojowych. I trzecia rzecz, jakby dążenie do tego, żeby ta technologia nie stała nam na drodze, tylko żeby była nam, żeby nas wspierała. No nie? I, i, I to są te trzy rzeczy, które moim zdaniem, z tej perspektywy 20-30, mogę powiedzieć, że jeżeli w to zainwestujemy, tak mówiąc biznesowo, to. Nie powinniśmy na tym stracić, tak? A to nie jest porada inwestycyjna, ale no z mojej perspektywy okay. tak to wygląda. A co twoim zdaniem ma duże szanse się zmienić, tak? Bo z kolei w, na drugiej szali e-learningu mamy co jakiś czas tych takich early innovators, wczesnych innowatorów, mm -hmm. którzy mówią, że wiem, VR zmieni świat. Mm -hmm. NFT to jest w ogóle wszystko będzie mm -hmm. przez NFT zarządzane, mm -hmm. nie? Czy jakiś tam Defi, czy coś innego? Mm -hmm taki web, 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 web 3 tak? tak, że web 3, że Google i Facebook w ogóle przestaną kontrolować internet, tylko to wróci to the people, tak? Ludzie zaczną to spraw kontrolować. To the, the Ale people. to mówię w kontekście tych, tych, <laughs> tych, 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 tych dużych zmian. Znaczy, czy twoim mm -hmm. zdaniem też czeka nas jakieś taka. The next big thing, jeśli chodzi mm -hmm. o e-learning, mm -hmm. który nastąpi właśnie gdzieś mm. do tego 2030. Słuchaj, ba baniek internetowych było już parę. I ja też jakby patrzę na to, że na przykład te rzeczy związane z NFT, jakby okej, okay, jest, jest to pewna, pewien, pewna technologia, która w tej chwili jakby część ludzi ulokowała w niej w nie jakieś, tam, jakieś tam pieniądze. I okej, okay, widzę sporo ciekawych zastosowań na to. No nie? Sporo takich z perspektywy learningowej. Wyobraź sobie, jesteś ekspertem. I teraz Ty się chcesz podzielić, będziesz się dzielił swoją wiedzą. No nie? Ale tak naprawdę chciałbyś na tej wiedzy zarabiać jak najwięcej. Albo przynajmniej, żeby, żeby to było, żeby mieć stały dopływ ludzi, którzy będą korzystać z Twojej wiedzy. I załóżmy, generujesz sobie 100 tokenów NFT, tak, jakichś tam, nie wiem, biletów na dostęp do Twojej społeczności. No nie? I teraz ludzie którzy skorzystali z tej twojej społeczności i wychodzą, mogą je sprzedać na wolnym rynku i ktoś inny kupuje takie, takie NFT i ma wtedy dostęp do twojej społeczności. Dzisiaj to może, nie wiem, na, w grupach, na wiele grup takich funkcjonuje, nie wiem, discordowych, gdzie taka rzecz się dzieje, tak? Czyli bierzemy token NFT i tylko jeżeli masz ten token w swoim portfelu, to masz dostęp do tej, masz dostęp do tej grupy, no nie? I teraz to jest, moim zdaniem, fajne rozwiązanie. Jeżeli ty dostarczasz treści, które ludziom są potrzebne, to na całym świecie możesz w pe pewien sposób taki tworząc taką unikalność tego, elitarność takiej grupy, możesz, możesz to zrobić. To, to jest fajny sposób zastosowania. No nie? I teraz, jeżeli ta technologia się pojawia, to my dopiero za lat 5 zobaczymy, jakie, jakie fajne rozwiązania do tego są. No nie? Ja na przykład jak ja na to patrzę, jeżeli LinkedIn. Na LinkedIn Learning będzie generowało, e, e, generowało NFT-ki, które będą twoim certyfikatem e, ukończenia jakiegoś szkolenia. Super, jeżeli otworzymy marketplace na kompetencje, i ty wychodząc z firmy będziesz miał, nie wiem, blockchain potwierdzonych kompetencji, będziesz szedł do następnej firmy i ona będzie mogła to zasysać, i to będzie potwierdzone, tak? No to jakby to super, tak? Jakby zaczynamy, zaczynamy iść w kierunku e, takiego e-portfolio, o którym pewnie dyskutowali ludzie kilkanaście lat temu e, na, na, port, nie wiem, na Mahara, takie, takie oprogramowanie, połączenie Mahara z Moodlem i tak dalej. To się na poziomie akademickim gdzieś tam działo, w sensie takich teoretycznych rozważań, ale na przykład NFT czy blockchain otwierają zupełnie inne perspektywy patrzenia na e, chociażby e-portfolio. Więc ja widzę, Ogromny potencjał, zwłaszcza w obszarach certyfikacji, potwierdzenia kompetencji, standaryzacji kompetencji, właśnie z wykorzystaniem tych, tych technologii, które no jakby już są dostępne. No nie? Mhm, mhm. Dobrze. To jeszcze na koniec będziemy żyć w metaversie, będziemy uczyć się w metaversie. Będziemy, bo będziemy musieli to kupić, będziemy musieli z tego korzystać, bo tam będą ludzie, którzy będą chcieli kupić coś od nas. To jakby wiesz, nie, 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 dla mnie nie ma tutaj dyskusji, bo tak duży, tak duży gracz w to gra yy, i tak duży gracz będzie to oferował, że my będziemy w tym, dlatego że ten duży gracz powie nam, bądź w tym. No nie? Oczywiście możemy być tam, wiesz, grupą rebeliantów na, na skraju pustyni i powiedzieć, że nie będziemy w tym, ale jeżeli duży gracz w to pójdzie, to my też tam pójdziemy, bo tam będą ludzie, którzy będą zainteresowani nami, naszym produktem, naszymi usługami. Mhm. Słuchajcie, moim gościem był Piotrek Peszko. Mieście tu najlepszą przejażdżkę przez świat e-learningu od 2022 roku do 2030 roku. Dzięki za wysłuchanie, dzięki za Twój czas. Piotr. Dzięki wielkie i no, miłego. Jak Ty powiedzieć, masz te, workation, tak? <grym> Praciacje. Po tak polsku. jest. <grym> Trzymaj się, dzięki za rozmowę. Escola Mobile, biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Podobał Ci się podcast? Podziel się wiedzą. Udostępnij odcinek na Facebooku, LinkedInie, Twitterze. Opowiedz o podcaście Escola Mobile swoim znajomym. Escola to po portugalsku szkoła, a w szkole dzielimy się wiedzą. Właśnie dzięki Tobie, dzięki temu, że klikniesz udostępnij, jesteśmy w stanie realizować naszą misję. A jeśli używasz ekosystemu Apple bądź słuchasz nas na Spotify, daj nam 5 gwiazdek i fajną recenzję. Im więcej pozytywnych recenzji, im więcej gwiazdek, tym bardziej kocha nas algorytm i poleca nasz podcast kolejnym nowym słuchaczom. Czyli jeszcze raz, dzięki Tobie dzielimy się wiedzą. Bardzo dziękujemy za Twój czas. Mamy nadzieję, że wiedza, którą się dzielimy, była dla Ciebie pożyteczna. To był 112 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Piotra Peszkę, rozmawialiśmy o edukacji online. Do usłyszenia.